Witam serdecznie panny. Zapraszam was na czytanie kart tarota na luty. Zobaczymy sobie ogólnie, jak będzie wyglądała wibracja tego miesiąca dla was ogólnie i na co zwrócić macie uwagę na luty 2024. Zapraszam was serdecznie. Ruszamy. Zobaczymy sobie, jak wygląda wibracja lutego na 2024 dla panien. Panny, wibracja 2024 luty. Jak wygląda ogólnie sytuacja w lutym dla panny? Luty. Zobaczymy sobie, jak to wygląda dla was. Jakie zapowiedzi mamy dla was? Podróż się wybieracie, panny. Luty 2024. No to mam od razu z kopyta podróż wielką. Tak, to już jest zaplanowana wcześniej, dlatego że to jest podróż. Nie taka ad hoc, tylko dobrze zaplanowana, mamy koło fortuny. Jest to podróż, która ma być dla was odpoczynkiem, tak? Psychicznym. Postanowiłyście sobie panny, że zasługujecie w lutym na wielką dozę odpoczynku od tej zimy, od tych skostniałych warunków, od tego marazmu, od tej szarości i postanowiłyście, że weźmiecie sprawy w swoje ręce i same sobie odczarujecie rzeczywistość, o czym mówi odwrócona ósemka mieczy. Bardzo dużo znaków zodiaku ma ósemka mieczy w wibracji. Mamy tutaj, jeżeli chcecie zobaczyć, ósemka mieczy to jest właśnie ta postać, która jest otoczona mieczami. Te mieczy to są przeszkody różnego rodzaju, tak? Każdy miecz to może być manifestacja problemów na każdej dziedzinie życiowej i stoi sobie w środku osoba, która ma zasłonięte oczy, nie widzi ujścia, ma splątane ręce, czyli jakby jest bezsilna, nie ma pomysłu, jak wydostać się z tej sytuacji. No ale mamy panny, które mają odwróconą tą kartę, to znaczy, że potrafią sobie to odwrócić. Znalazłyście sobie pole, w którym chcecie odmienić swoją rzeczywistość i będzie się to wszystko przejawiało przez podróż, którą sobie zaplanowałyście albo którą dostałyście jako ofertę. I ta podróż zmieni kompletnie energetykę waszego miesiąca. Wychodzicie obok, oczywiście, zobaczcie, jakie piękne są mądre karty. Mam tutaj odwróconą ósemkę mieczy i odwróconą czwórkę mieczy, tak? Czwórka mieczy to w pozycji prostej, proszę bardzo, leży przybity kompletnie w łóżku, nie ma w ogóle siły, ogląda rolki, ma tylko siłę oddychać, wstawać, jeść, spać, iść do pracy, jeść, spać, depresja, ale mamy tutaj odwróconą, tak? Czyli panny wychodzą zupełnie, zrzucają sobie tą energię łóżkową, przybicie do łóżka, zamieniacie sobie ten marazm zimowy, wstrętny, zamknięte w czterech ścianach na piękną, ekscytującą, słoneczną, wspaniałą podróż. Jeżeli zastanawiacie się, czy macie podjąć tą podróż, jeżeli zastanawiacie się, czy stać was, czy może powinniście odłożyć to, nie. Trzymajcie się tej podróży, zainwestujcie wszystko w tą podróż, dlatego że ta podróż was uleczy od takich też dylematów sercowych, które przechodziłyście ostatnio, tak? Mamy tutaj odwróconą trójkę pucharów, te święta były dla was bardzo wymagające, panny. One były dla was niesatysfakcjonujące. Ten cały okres świąteczny, który powinien być czas świętowania, mam trójkę pucharów, czyli tutaj mamy osoby, które sobie tańcują, cieszą się swoją rzeczywistością. To jest odwrócona karta, to jest ta dysatysfakcja emocjonalna, jest dużo tam ludzi, tak? Być może w waszym związku pojawiła się ta trzecia osoba, albo dowiedziałyście się, że osoba, którą jesteście zainteresowane, jeszcze prowadzi dialogi z innymi osobami, co jest takie demotywujące, bo wy chcecie być oczywiście w końcu numerem jeden i macie ochotę wszystko rzucić i wyjechać, tak? Eat, love, pray. Tak jak w filmie z Julią Roberts. Macie ochotę wszystko zostawić i zacząć nową podróż, nawet solo może być, tak? Tylko i wyłącznie, żeby wydostać się z tych rzeczywistości podejmowania decyzji emocjonalnych, odpisywania i przekonywania kogoś o twojej wyjątkowości, tak? Macie tego dosyć. Chcecie słońca, chcecie naładować baterie i chcecie odłożyć wszelkie takie działania na później.
Ostatnią kartą jest właśnie odwrócona dziewiątka pucharów, tak? Czyli nie macie takiego wspaniałego cieszenia się waszym dookoła waszym towarzystwem. Nie satysfakcjonuje was ani towarzystwo w pracy, nie satysfakcjonuje was ani najbliższe towarzystwo. Macie dosyć swoich dzieciaków, swojego męża, swojego partnera, swojego domu. Chcecie wyjść, tak? Chcecie reset, pragniecie reset i macie na to ochotę, tak? Macie ochotę zniknąć z waszej obecnej rzeczywistości i naładować baterie. Ponieważ mam tutaj puchary, mówi to o tym, że po prostu że to nie jest tak szkodliwe, jak może demonicznie to prezentuję wam teraz, a to nie jest na takim etapie szkodliwym, po prostu to jest błaganie o resy. To już jest najwyższy czas na wakacje włożyliście bardzo dużo starań w te święta ostatnio, bardzo dużo emocjonalnych starań. Skompromisowałyście swoje plany na rzecz planów być może rodzinnych, być może chciałyście pomóc mamie, chciałyście pomóc najbliższym, chciałyście pomóc swoim dzieciom albo partnerowi, a miałyście inne plany. Więc bardzo dużo was kosztowało ostatnie miesiące kompromisów i teraz bardzo chcecie wyjść z tej energii i postawić na siebie, wyjechać, zresetować. Jeżeli nie macie okazji na taką podróż, to karty zachęcają was na taki reset, ale też właśnie mentalny. Jeżeli nie macie możliwości na wyjazd, to karty zachęcają was na mentalny reset typu właśnie odmowa i nieangażowanie się w żadne spędy rodzinne, nieangażowanie się w żadne wymiany bezsensowne, emocjonalne, szczególnie absolutnie, jeżeli ktoś jest tutaj w związku otwartym, albo ktokolwiek was namawia na związek otwarty, absolutnie się z tego wycofajcie, bo będziecie osobą, która będzie naprawdę na trzecim miejscu, a sprawi to, że będziecie jeszcze bardziej zmęczone niż jesteście obecnie. Także tutaj robi się tłok, tutaj robi się coraz więcej ludzi i denerwują was, denerwuje was dynamika tego, że nie jesteście traktowane nie jesteście traktowani tak, jak chcecie i macie ochotę odpocząć od tego wszystkiego. To jest dynamika lutego, tak? Pamiętajcie, że karty wam przedstawiają potencjał i obraz, jak może przebiegać luty w świecie metafizycznym, jakie obrazy pojawiają się dla was w waszej energetyce, waszego znaku zodiaku. I to wy prowadzicie swoje rezultaty, tak? To wy wchodzicie z działaniami, które mają moc wpływu na sytuację, która przedstawia się w świecie metafizycznym. Więc zachęcam was bardzo do planowania wycieczek. To będzie dla was bardzo korzystne. Wrócicie świeże i z wieloma odpowiedziami na nurtujące was obecnie pytania. Biznes poczeka, praca poczeka, weźcie sobie wolne, weźcie sobie L4. Nie załamie się wasza pozycja w pracy bez was, nawet jeżeli sobie tak to wyobrażacie, bo to będzie ciągle zawód emocjonalny dla was. Jeżeli myślicie, że jesteście zastąpione, to też tak nie jest, więc ruszajcie sobie w podróż i to jest energia dla was na luty 2024. Pozdrawiam was serdecznie, zobaczymy w następnych miesiącach, jak to będzie się dla was rozgrywało. Buziaki, pa!